Kuba, wypada zapytać, skąd ta radość? No radość jest taka, że już byłem trochę zmęczony. To jest bardzo duży emocjonalny ładunek. Po drugie, ja wiem, ja po prostu znam Darię trochę prywatnie, ja słyszałem, jak ona śpiewa i uważam, że to ona właśnie służyła na ten finał i przede mną jest kupa roboty. Dla mnie to jest otwarcie ogromnych dróg, cudownych po prostu, ale przede mną jest kupa roboty, a uważam, że właśnie Daria jest gotowa już na tą wielką karierę. Okej, ale to nie zamyka też sobie chyba drogi do wielkiej kariery. Oczywiście, oczywiście, ale pozwala mi poprowadzić tą karierę powolutku. Tak jak ja tego bardzo chcę, żeby to było powoli, żeby to było totalnie po mojemu. Daj mi to po prostu wolność. Ja już w tym momencie od poniedziałku mogę się skupić na swojej muzyce. Nie muszę szykować 4 utworów do finału. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty z Damianem. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że doszliśmy aż do półfinału. Teraz tak naprawdę to, jak pokierujemy dalej swoim losem po programie, to od tego wszystko zależy, co się z nami potem potoczy, także trzymam za niego kciuki. Może troszkę jestem smutny, bo liczyłem na to, że ten singiel rzeczywiście porwie, że ten refren jest taki chwytliwy i tak dalej. Z werdyktem czuję się doskonale, tak szczerze mówiąc. Uważam, że Alicja powinna przejść do finału. A nawet pokusiłbym się o to, że powinna wygrać ten program, tak? To jest moje osobiste zdanie. Ale Juro, żeby wobec was tacy bardzo fair, powiedziałabym. Tam jeden punkt, tak? Tylko? Dżentelmeńskie zachowanie, za co im bardzo dziękuję, to jest miłe. Zresztą, tak jak chłopaki mówili, to według nich gra była wyrównana, więc super, no ja się cieszę. Ja zrealizowałem swoje marzenie, zaśpiewałem swoją piosenkę autorską, gdzie napisałem tekst, gdzie napisałem muzykę i nic dla mnie nie jest ważniejsze niż pokazanie właśnie mojej twarzy, mojej twórczości, mojej duszy w szerokiej publiczności, dlatego jestem 100% zadowolony. Ja czuję się mega szczęśliwy, naprawdę, bo to, że jestem w tym etapie, to jest jakby taki sen i moje marzenie. Nie spodziewałem się, że dojdę aż tak daleko. I przede wszystkim jestem w miarę zadowolony ze swoich występów. I to jest chyba najważniejsze. Super gość, skromność, fabryka po prostu tyle dała talentu, że zazdroszczę. No. Adam, głosowałeś? No pewnie, że głosowałem, ale na wszystkich. Ja od poniedziałku wracam do szkoły, muszę nadrobić duże zaległości. Matura się zbliża, więc ja muszę trochę nadrobić zaległości, ale myślę, że muzyka nie pójdzie w kąt, tylko cały czas będziemy pracować.